jeśli Państwo pozwolicie, kilka takich przemyśli, z którymi bym się chciała podzielić. Pierwsza, która mi się nasuwa na myśli, co bym chciała powiedzieć, to wydaje się oryginalność inicjatywy na rzecz stowarzyszenia. Do tej pory, przez te 16 lat, odkąd nasza organizacja działa w Białej Podlaskiej, rzeczywiście muszę przyznać, że nasza lokalna społeczność, mieszkańcy miasta Biała Podlaska, także powiatu, bardzo chętnie wspierają Stowarzyszenie Wspólny Świat, ceniąc to, co robimy. Ale tak oryginalnego pomysłu jeszcze do tej pory nie było. I myślę, że za to przede wszystkim bym chciała podziękować. I to, o czym sobie myślałam a propos sytuacji, kiedy dostałam informację o pomyśle, że właśnie tutaj w gabinecie pana prezydenta samorządowcy wpadli, samorządowcy, nie tylko samorządowcy, ale przedstawiciele tych samorządu, dyrektorzy, wpadli na tak oryginalny pomysł. To pierwsze, o czym sobie pomyślałam, że myślę, że jesteśmy tutaj ewenementem w skali kraju, ponieważ reprezentując stowarzyszenie i środowisko organizacji pozarządowych, bardzo często spotykam się z czymś takim, że jakby to w Białej robicie, że wam pomagają, bo jak my się zwracamy do samorządu z prośbą o wsparcie naszej organizacji, to najczęściej słyszymy, że nie ma pieniędzy. No to jest najprostsza odpowiedź i pewnie spotyka się z dużym zrozumieniem, ale żeby nie skończyło się tylko na tym, że nie ma pieniędzy i radźcie sobie, a żeby wpaść na pomysł, wyjść z inicjatywą, co zrobić, aby te pieniądze pozyskać, to już trzeba naprawdę i odwagi, i kreatywności niezwykłej, którą się właśnie wykazali moi przyjaciele, na dzień dzisiejszy tak mogę powiedzieć. To jest coś, co zasługuje rzeczywiście na to, abyśmy mogli o tym powiedzieć nie tylko w Białej Podlaskiej, ale myślę, że w całym kraju. Przy okazji wspaniałej zabawy, to, co też wcześniej wspominałam, zabawy, która pozwoliła też poznać niektóre osoby zdecydowanie bliżej. Do tej pory niektórych z Państwa miałam możliwość poznania wyłącznie w roli urzędowej, a nagle się okazało, że gdy zaczęliśmy pracować nad spektaklem, a trwało to trochę, mogliśmy się poznać zupełnie w innej relacjach i się okazało, że wszyscy mają niezwykłe talenty, niezwykłe poczucie humoru, dużo dystansu do siebie i to, co jest dla mnie niezwykle istotne i ważne, czują misję naszego stowarzyszenia. Od wielu lat powtarzam, że to, co tworzy wspólny świat, to tworzą jego mieszkańcy. Ja bardzo wyraźnie poczułam to, że ta moja misja, to moje marzenie, to jest nie tylko moje, ale marzenie wielu ludzi w mieście Biała Podlaska, samorządowców, prezydenta, który w każdy możliwy sposób wspiera naszą organizację i poczułam, że ta nasza misja jest również misją im bliską i myślę, że też zrozumiałam, że rzeczywiście wszyscy razem wspólnie tworzymy wspólny świat. I za to bardzo chcę podziękować dzisiaj. A ile zebraliśmy? Ach, oczywiście rzecz ważna, jedna z ważnych, nie chcę powiedzieć, że najważniejsza, ale rzeczywiście niezwykle ważna. Udało nam się na dzień dzisiejszy, bez podliczania pieniędzy, które mamy dzisiaj, zebrać około 32 tysiące. Czyli powiem szczerze, że nie mieliśmy jeszcze takiej akcji, która by nam pozwoliła zebrać aż tak wysokiej kwoty. No jest to tym bardziej ważne, że jak Państwo zapewne się orientujecie, ruszamy z budową ostatniego budynku Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem, infrastruktury szkoły podstawowej. No do tej pory udało nam się pozyskać część tych pieniędzy, ale inwestycja szacowana jest na około 12 milionów, łącznie z wyposażeniem. Dostaliśmy 3 miliony z Ministerstwa Edukacji, część pieniędzy pozyskało stowarzyszenie, ale nam brakuje jeszcze około 3 milionów, a inwestycje musimy zamknąć w przyszłym roku, w listopadzie, więc ten rok jest dla nas niezwykle rokiem wytężonej pracy i takich uśmiechów do Państwa o wsparcie, tym bardziej że dziękuję za to, że w tym właśnie momencie przyszła ta inicjatywa i jest to kolejna cegiełka do naszego wspólnego świata. Jak Państwo mogliście dzisiaj i wcześniej zobaczyć i usłyszeć, towarzyszą nam fantastyczne emocje. O tych zachodzących pomiędzy nami aktorami, amatorami,
i naszą super profesjonalną i niezastąpioną panią reżyser. Już wspomniała z wrodzonym wdziękiem nasza pani prezes Ania Chwałek. A ja chciałbym powiedzieć o tych emocjach, które zrodziły się pomiędzy nami a publicznością. Staliśmy się dłużnikami mieszkańców Białej Podlaski i szerokiej okolicy, którzy tak licznie podczas tylu już spektakli zechcieli przyjść i sprawdzić, jak sobie w tych nowych dla nas rolach poradzimy. To jest niezmiernie budujące i nobilitujące naszą pracę, nasze starania, że z początkowo zakładanych dwóch spektakli, jednego w formule open dla co do zasady dorosłej publiczności, jednego dla młodzieży, zrobiło się tych spektakli już 9. Kilka dla dorosłych i 6 zagranych dla młodzieży. Wciąż mamy kolejne prośby i zapytania. Już dzisiaj możemy zdradzić, że zaplanowaliśmy kolejne spektakle w formule open. Zapraszamy wszystkich Państwa na następną niedzielę, 10 grudnia, na 2 spektakle, które zagramy o godzinach 16 i 18. Już od jutra, od środy będziecie mogli Państwo uzyskać tanie wejściówki w Bialskim Centrum Kultury. Tak. Zaprasza pan dyrektor Zbigniew Kapela ze współpracownikami. Tradycyjnie wejściówki są nieodpłatne, natomiast będą prowadzone zbiórki do puszek przed każdym spektaklem zasilające potrzeby wspólnego świata. Bardzo chcieliśmy Państwu za to podziękować. Podczas każdego ze spektakli na zakończenie w tak żywiołowych, serdecznych rozmowach z publicznością, i tą najmłodszą, i tą dojrzalszą, padają podkreślenia, że to był świetny pomysł, że odbiorcy są zaskoczeni tym, że co do zasady znają nas, piastujących oficjalne stanowiska, zupełnie z innej strony ta idea skrócenia dystansu, pokazania, że potrafimy i chcemy się wspólnie bawić, zwłaszcza w szczytnym celu, jest nam tak bardzo bliska. Kosztowało nas to sporo pracy. Chcielibyśmy być aż tak utalentowani, jednak musimy z pokorą przyznać, że ta nasza, jak usłyszeliśmy już kilkukrotnie od publiczności, sceniczna sprawność jest pokłosiem dużych nakładów pracy. To jest niemal 2 miesiące prób, które odbywaliśmy. Późnymi wieczorami jesteśmy też dłużnikami naszych najbliższych. Te próby odbywały się kosztem naszego wolnego, prywatnego czasu, który powinniśmy poświęcać najbliższym w naszych domach, a wielokrotnie spotykaliśmy się wieczorami na próbach. Wielu z nas może to przyznać, że często w domach nasi najbliżsi, małżonkowie, nasze dzieci, odgrywali rolę naszych scenicznych partnerów. Mamy kapitalne doświadczenia, które między sobą wymienialiśmy, jak wspaniale w ćwiczeniu dialogów pomagali nam właśnie ci wymienieni. W moim przypadku to była fenomenalnie odgrywająca rolę moich scenicznych partnerek i partnerów córka Maja. Cieśnika? Bardzo, ach, pewnie. Mariusz, możesz pamiętać, że moja Maja, będąc tutaj ze swoją szkołą na spektaklu, wychwyciła nawet jedną z pomyłek, jaka zdarzyła się naszemu scenicznemu Szcześnikowi, dlatego że jego rolę świetnie znała z ćwiczeń, które odbywała w domu z własnym tatą. Bardzo chcieliśmy to podkreślić jeszcze raz. Serdecznie Państwu dziękujemy. Chcemy też zauważyć, że skoro ta formuła się sprawdza, skoro została tak dobrze przyjęta, mamy już wspólne uzgodnienia, że to nie koniec naszej przygody oficjeli z tą teatralną formą i mamy nadzieję, że jeszcze uda nam się Państwa być może nieraz zaskoczyć. Mamy nadzieję, że pani Danusia będzie chciała z nami jeszcze pracować. Pan dyrektor. Szanowni Państwo, więc już 2 lata temu prezydent miasta jakby zabiegał o to, żebyśmy zorganizowali koncert charytatywny z udziałem gości specjalnych. A że mamy w Bialskim Centrum Kultury kreatywny zespół wspaniałych instruktorów, wspaniałe grupy artystyczne, zainspirowani zostaliśmy zemstą, którą zagrał Teatr Słowa.
Jak się później okazało, wspaniałych mamy przyjaciół, którzy podjęli się tego wspaniałego wyzwania. Za to wam serdecznie dziękuję. No i drodzy Państwo, no cóż, po dwóch miesiącach intensywnej pracy na próbach, efekty naszej pracy mogliście podziwiać podczas 9 spektakli. Ocenę i recenzję pozostawiam publiczności i Państwu. Ja jeszcze tylko sobie pozwolę wyrazić ogromną wdzięczność, że to jednak jest zemsta, a nie koncert. No, nie jestem pewna, że publiczność byłaby aż tak wyrozumiała, gdyby przyszło mi coś odśpiewać. I do tego panią prezes zaangażujemy. Tak. Także wszystkim Państwu serdecznie dziękuję. Czyli metra jednak nie będzie. Nie. Ja słyszałem, że krzyżacy będą. Nie obniżajmy poziomu, nie rezygnujmy ze śmiałych zamierzeń. Jasne. Bitwa pogromowalna. I cieszy po prostu fakt, że zebraliśmy takie pieniążki. Dziękujemy publiczności za hojność, za ciepłe słowa, za ciepły, miły odbiór. I no, całe przedsięwzięcie cieszy. Cieszy, bardzo cieszy. Świetna sprawa. Czy pytania? Czy to znaczy, do naszych aktorów. Słowa, to już jest historyczna tak. Nazwa tego teatru, struktura teatralna. Od słowa działa 21 lat, a ta grupa, która też się być może nazywać będzie Teatr Słowa. Działa od kilku miesięcy. Tak. Poselski. Ja ze swojej strony, jak już jestem przy głosie, mogę. Chciałam bardzo serdecznie podziękować Państwu, aktorom, amatorom, za zdyscyplinowanie wyjątkowe, za zaangażowanie, za pomysły. No i to, że miałam możliwość jako reżyser, chociaż też i Państwo często byliście reżyserami, mogłam się przyczynić, podobnie jak pani Małgosia Maciejewska, która jest kostiumologiem, że właśnie mogłyśmy się przyczynić do tak szczytnego celu. Także bardzo dziękuję i powiem szczerze, że troszeczkę się obawiałam, czy tak zacne grono... My tam czuliśmy troszeczkę, pani reżyser. Czy będą aż tak dyspozycyjne i czy to się uda. Ale naprawdę to wyjątkowe zdyscyplinowanie. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu za współpracę. Polecamy się. Ja myślę, że jeszcze warto wspomnieć o jednej rzeczy, bo tutaj po każdym przedstawieniu pan prezydent tłumaczy naszej młodzieży, w jakim celu się tutaj spotykamy, bo oczywiście to, że się świetnie bawimy, jest rzeczą drugorzędną, ale tutaj też spada bardzo dużo informacji na temat autyzmu, całościowych zaburzeń, stowarzyszenia, że jest takie stowarzyszenie, że jest jednym z największych w Polsce i myślę, że to też ma ogromne znaczenie, dlatego że ku memu zaskoczeniu, mimo tego, że działamy, jak już wspomniałam, ponad 16 lat, w ubiegłym roku, gdy w kwietniu prowadziliśmy ankietę wśród mieszkańców, przypadkowych mieszkańców na ulicach miasta Biała Podlaska i pytaliśmy, zadając im pytanie, czy słyszeli o Stowarzyszeniu Wspólny Świat, o autyzmie, to się okazało, że ta wiedza jest znikoma, bo najczęściej ludzie się interesują tematem, kiedy on ich dotyka bezpośrednio. Więc wydaje się, że nie powinniśmy osiadać na laurach, tylko jednak ciągle o tym mówić, że jest takie miejsce, że są takie potrzeby, żeby też ta informacja trafiała do ludzi, którzy być może pewnego dnia tej pomocy będą potrzebowali. Pan dyrektor już podkreślił kluczową i najważniejszą rolę pani reżyser, ale my również chcielibyśmy jako aktorzy, amatorzy to wyrazić, co już podkreślaliśmy ze sceny, że wszyscy jesteśmy dłużnikami pani Danusi Szaniawskiej, pani Małgosi Maciejewskiej, kostiumografa, która zadbała o ten przecież tak cieszący oczy widowni i nas samych anturaż. Podzielę się tym wrażeniem, co do którego byliśmy zgodni, że gdy spotkaliśmy się na pierwszej próbie, mieliśmy nawzajem wrażenie bicia drewnianymi. I kapitalnie bawiliśmy się, gdy z próby na próbę, dzięki fenomenalnie profesjonalnemu podejściu pani Danusi, która pewnie z każdego potrafiłaby zrobić aktora, rozwijaliśmy się w naszych rolach, odkrywaliśmy w sobie aktorskie umiejętności. Wszyscy zgadzaliśmy się już przed pierwszymi spektaklami co do tego, że w zasadzie każdy z nas grał już zupełnie inaczej niż podczas tych pierwszych naszych prób. Pani Danusiu, tyle razy mieliśmy przyjemność podziwiać
panią i pani Teatr Słowa w tylu już odsłonach. Podkreślmy, że od 2 lat regułą stało się, że jednym z najważniejszych wydarzeń festiwalu imienia Bogusława Kaczyńskiego jest premiera sztuki wystawianej przez Teatr Słowa. Dawno już jesteśmy umówieni, że uczyniliśmy to naszą nową świecką tradycją i podczas kolejnych edycji festiwalu Teatr Słowa będzie wystawiał swoje premiery. Więc to jest źródło tej naszej inspiracji. Poczuliśmy się w ogóle ośmieleni, by to zrobić, bo wiedzieliśmy, że w Białej Podlaskiej jest ktoś, kto to fachowe wsparcie i przewodnictwo nam zapewni. Bardzo za to pani Bogusiu dziękujemy. Ja również dziękuję bardzo państwu. Dziękujemy. Pozwolę sobie podkreślić ogromne zainteresowanie szkół bialskich, tych, nie tylko bialskich zresztą, tych publicznych i niepublicznych. Z tych 9 przedstawień 6 to było skierowane do uczniów bialskich szkół. To blisko 3000 uczniów bialskich szkół, którzy poznali zemstę, może na nowo, trochę inaczej niż w szkole. Ale co się okazało? Okazało się to, że te postacie narysowane przez Fredrę blisko 200 lat temu wzbudzają u uczniów, młodzieży, nawet dzieci ogromne zainteresowanie i emocje. I to jest także ogromny nasz sukces i sukces zemsty i Fredry, także jednocześnie. Oczywiście mamy skromną nadzieję, że Fredro i zemsta będą na maturze. Także w ten sposób przyczynimy się do jeszcze wyższych wyników maturalnych, czy na egzaminie ósmoklasisty. No, krasnie. Okay. Dziękujemy. Jeszcze mam pytanie do aktora Romanowskiego, bo bardzo dużą popularnością cieszy się pana rola i pana gra. Proszę powiedzieć, skąd te emocje, które w pana takich środkach dyscyplinarnych pod wpływem uraży. To lata doświadczeń. Pedagogiczne. Cieszę się już z tej opinii tutaj przedstawionej przez pana redaktora. No myślę, że to wynika w zasadzie, tutaj zostało to powiedziane, z tych prób. 2 miesięcy prób, które tutaj, ja też to podkreślę, byłem bardzo drętwy i drewniany na pierwszych próbach, ale tutaj żeśmy się wspierali razem, podpowiadali, razem się trochę uczyli i myślę, że także moja rola i to, w jaki sposób tam przedstawiam tego Dyndalskiego czy Śmigalskiego, to jest efekt własnych też przemyśleń, obserwacji, ale też wspólnej pracy i pomocy, wsparcia kolegów i koleżanek i pani reżyser, bo to jest jakby ten efekt. To jeszcze mam na koniec taką uwagę i propozycję, ponieważ bardzo dobrze wam idzie, coraz więcej spektakli odgrywacie, więc żeby dalej pomagać wspólnemu światu, może zrobić taki jeden dzień w miesiącu, kiedy urzędnik miasta będziecie w stroje. Ja chciałem zauważyć, że ja nie pracuję w Urzędzie Miasta. Lekcje WF-u w tym stroju zasnie. Trudno by było lata. Ja bym zapytał pana profesora, bo sam wychwyciłem, w jak szczególny sposób reagowali uczniowie na widok swoich nauczycieli. Powiedz, Mariusz, jakie to wrażenie? Czy wrażenie jest cudowne, jeżeli przychodzą ludzie, których spotykasz w innej sytuacji, tak, na lekcjach, a tutaj, umówmy się, aktorem jesteś, czy występujesz w tak zacnym gronie i te dzieciaki patrzą, wiecie co, podeszła do mnie moja uczennica, która jest w 4 klasie, nic nie zrozumiałam. Spoko, nie o to chodzi. To jest wydarzenie, ciekawostka artystyczna dla tych młodych ludzi, ale dzisiaj była chyba najmłodsza publiczność. Słuchajcie, no, ci państwa, którzy byliście, cisza jak makiem zasiał. Oni oglądali, nikt w telefonie nie do telefonu nie zaglądał. Mimo że nie wszystko może zrozumieli, ale zobaczyli prezydenta w innej roli, panią Anię i tak dalej, każdego z nas, dyrektorów szkół, proszę bardzo, tak wyglądają na przykład. Także ja uważam, że to jest cudowne, bo szanowni państwo, taki dystans, jak ta grupa ludzi ma do siebie, to nie często się spotyka, bo żeby coś takiego zrobić, jak my zrobiliśmy, to trzeba mieć dystans do siebie, a my to mamy. Pan dyrektor z akademickiej pokazuje, że szkoła w remoncie. Tak. Szanowni państwo, jeżeli mogę dwa słowa, to co kolega Mariusz mówi, dystans do siebie, pokazanie, że też jesteśmy bialczanami, jesteśmy osobami, które lubią sztukę, która ta sztuka nas połączyła w jakiś sposób, uczyliśmy się siebie nawzajem
i myślę, że ta młodzież, która na co dzień nas widzi, no nie tak ubranego mnie jak dzisiaj, też dostawaliśmy takie bardzo pozytywne sygnały. Ja osobiście w swojej placówce na akademickiej dużo takiej pozytywnej energii, że nie śmiechu właśnie, wręcz takiego zadowolenia, że jednak jesteśmy w stanie coś fajnego zrobić dla naszych mieszkańców, a przy okazji wesprzeć stowarzyszenie. Pewnie warto podkreślić, i koledzy nauczyciele przede wszystkim się z tym zgadzają, że w czasach, w których tak trudno zainteresować młodzież tymi klasycznymi źródłami wiedzy, kultury, sztuki, gdy świat internetu pochłania ich czas wolny, gdy ten swój obszar zainteresowań przenoszą na tablety, komputery, smartfony, znajdowanie takich atrakcyjnych formuł przybliżenia sztuki, urody, fenomenalnej przecież naszej romantycznej literatury, przybliżenia zjawiskowego, genialnego i ponadczasowego poczucia humoru mistrza Fredry, poprzez to, że wystawiamy sztukę z przymrużeniem oka, że zachęcający może być nie sam fakt spotkania z Fredrą, ale właśnie ten podkreślany, przyjścia na spektakl, w którym będzie można zobaczyć osoby znane z zupełnie innych zawodowych ról na co dzień, w tych nowych, dowcipnych, zdystansowanych odsłonach, okazuje się świetnym sposobem właśnie, by pokazać przede wszystkim ludziom młodym, że świat jest trochę szerszy niż tylko to okienko internetowe, które chce ich na co dzień wchłaniać. Jeśli to już wszystko, raz jeszcze teraz zapraszamy na 10 grudnia. Wiemy, że grać będziemy na pewno do momentu, kiedy pojawi się na scenie krokodyl.